Słuchajcie, ciekawostka. To są drzewa eukaliptusowe. Eukaliptus po prostu. One są tak charakterystyczne, może tego tutaj nie widać, ale ja spróbuję zbliżyć. One jakby nie mają w ogóle kory, tak? Są takie jasne, trochę jak platany może. I to są drzewa sprowadzone do Portugalii, bo one tutaj oryginalnie nie rosną. Tutaj rośnie dużo drzewa korkowego. Portugalia, 50% produkcji drzewa korkowego na świecie to są drzewa te korkowe, właśnie rosnące w Portugalii. Więc tu wszystko jest z korka. Torebki, breloczki, zakładki, książki. Naprawdę bardzo dużo. Natomiast wielkim niebezpieczeństwem dla drzewa korkowego, czyli dla całego przemysłu też Portugalii poważnego, są właśnie te eukaliptusy. Dlatego, że jak jest gorąco, to eukaliptus wydziela tyle olejków eterycznych, że one wpadają jakby w samozapłon i bardzo często spalą się lasy eukaliptusowe, a wraz z nim palą się te lasy korkowe. Więc to jest, z jednej strony jest takie dobro i piękno, a z drugiej strony jest przekleństwo. Ściskam.